Już 26 października Limanową czeka wielkie piłkarskie święto. Mowa tutaj o meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Trzecioligowa Limanowia Szubryt podejmie Wisłę Kraków. Mecz ten, jak podał Polski Związek Piłki Nożnej, zaplanowany jest na godzinę 13:30. Po wywiadzie, nie wiem, chyba do Was mówiłem, że chciałbym, żeby ktoś był z górnej półki. No, okazuje się, że była to Wisła. No i dobrze, że tak się stało. Ma to wywdzięk medialny, ma to wywdzięk popularyzacji piłki nożnej i ma to wywdzięk ogólnopolski, że głośno się robi o Limanowej. Bo jednak Wisła to jest kilkukrotnym mistrzem Polski i to jest drużyna, na którą być może czekaliśmy. Bilety na to spotkanie w cenie 30 zł można nabyć od poniedziałku 10 października w biurze firmy Limatur w godzinach od 9 do 17. Każdy tam jakieś miał swoje przewidywania, każdy chciał jakiegoś innego przeciwnika, no ale nie da się ukryć, że wylosowaliśmy chyba najmocniejszego z możliwych, mistrza Polski aktualnego, także no, spotkanie bardzo ciekawie się zapowiada. Jak tym razem Limanowia poradzi sobie z drużyną z Ekstraklasy? Przypominamy, w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Polski drużyna z Limanowej wyeliminowała Lechię Gdańsk. Wówczas decydującą bramkę w 19 minucie zdobył Paweł Kępa. No cóż mogę powiedzieć, jest to chyba jedna z ważniejszych bramek w mojej przygodzie z piłką. Szczerze powiedziawszy, o strzeleniu tej bramki nie wiedziałem, co zrobić, w którym kierunku biec. Bardzo się z tego cieszyłem. Czekaliśmy długo na losowanie, kto w następnej rundzie Pucharu Polski trafiło na Wisłę. Szczerze powiedziawszy, myślałem sobie cicho w głowie, że fajnie by było, jakby to była Wisła, tym bardziej, że nasz prezes Szubryt jest sponsorem także Wisły Kraków. Będzie miał pewnie rozdarte serce, bo będzie kibicował zarówno nam, jak i Wiśle, ale myślę, że pokażemy może jeszcze jakąś niespodziankę i uda się może zrobić coś jeszcze z Wisłą Kraków. Z tego spotkania już dzisiaj planujemy transmisję. Rzeczą pewną jest transmisja radiowa, natomiast będziemy starać się o prawa do transmisji wideo.